Firma TT Artisan dokładnie wie, w jakim segmencie chce się uplasować. Ich obiektywy są tanie, całkiem dobrze zbudowane i w większości przypadków, oprócz tego, że do tej pory były całkowicie manualne, to dostarczały wystarczającą jakość obrazka. Nie były to obiektywy, które można byłoby zastosować profesjonalnie, chociaż niektórzy i w ten sposób korzystali z tych obiektywów. Natomiast za cenę, jaką trzeba było wydać, aby nabyć dowolny z obiektywów TT Artisan, dostawaliśmy w przeszłości całkiem udane optycznie konstrukcje, które pozwalały robić całkiem przyzwoite zdjęcia. W tym materiale opowiem Wam o moich wrażeniach z użytkowania z obiektywu pierwszego obiektywu spod szyldu TT Artisan z autofokusem. Jest to obiektyw 27 mm z maksymalną przysłoną f2.8. Obiektyw możecie kupić w tej chwili za około 800 zł nowy. I jest to taka cena, która śmiało konkuruje z, no właśnie, z czym? Bo mówimy tutaj o obiektywie całkowicie budżetowym. Jest bardzo mało szkieł, które możemy kupić poniżej 1000 zł, a które optycznie będą dawać radę. Jak będzie z tym obiektywem? Czy on optycznie trzyma tą ostrość? Czy mamy jakieś zniekształcenia? Jak się nim fotografuje? Jak on się zachowuje? O tym wszystkim powiem Wam w tej mojej krótkiej recenzji. Już na pierwszy rzut oka widać, czym ten obiektyw się wyróżnia. 27 mm i bardzo mała bryła samego obiektywu. Obiektyw ten jest bardzo mały. Waży nieco poniżej 100 gramów, więc jest również lekki, pomimo tego, że jest wykonany w całości z metalu. Nie mamy tutaj ani jednego plastikowego elementu na obudowie, co jest oczywiście na plus, bo możemy sobie wyobrażać, że gdzieś tam w przyszłości ten obiektyw będzie mógł znieść więcej, czy podczas obijania się w torbie, czy podczas gdzieś obijania się o inne rzeczy w plecaku. Nie zastosowano tutaj natomiast żadnego o-ringa, żadnej gumki, która chroniłaby nas przed warunkami pogodowymi, czyli ten obiektyw po prostu nie jest zabezpieczony przed warunkami pogodowymi, nie jest uszczelniony w żaden sposób, no a szkoda, bo wystarczyłoby przecież dodać tutaj z tyłu zwykły o-ring, zwykłą uszczelkę dookoła. W zestawie dostajemy obiektyw, nakręcaną osłonę przeciwsłoneczną, która jest bardzo, bardzo malutka. Jak sami widzicie, to nie jest osłona, której zadaniem jest ochronienie przed flarami, przed bocznym światłem jakimś bardzo intensywnym. To jest osłona, która w pełni, moim zdaniem, w bardzo dużej części taką funkcję dekoracyjną, plus może minimalnie zabezpiecza gdzieś tam przed uderzeniami ewentualnymi w przednią soczewkę, chociaż przednia soczewka jest osadzona bardzo, bardzo głęboko, więc nawet bez tej osłony trzeba się po prostu postarać, żeby w jakiś sposób ją uderzyć gałęzią czy czymś innym, co wystaje i może przypadkowo uderzyć w tą soczewkę. Za to tyłu obiektywu nie chroni nam taka klasyczna zatyczka, zakrętka właśnie tutaj na gwint, tylko chroni go coś takiego, coś co swoją grubością jest tylko nieznacznie w zasadzie cieńsze niż sam obiektyw. Zobaczcie, dwie takie grubości, to już jest grubość całego obiektywu w zasadzie. A co to jest? Słuchajcie, to jest zatyczka. To jest zatyczka, która pełni rolę również doka, przez który możemy sobie ten obiektyw zaktualizować w miarę potrzeb. I ja taką aktualizację wykonałem, ponieważ jak widzicie tutaj, ten dok posiada wbudowany port USB-C. Przez ten port możemy go zaktualizować. Nakręcając standardowo tą zatyczkę w ten sposób, ona służy po prostu jako zatyczka obiektywu, ale jeżeli nakręcimy ją ustawiając równolegle do siebie dwie kropki, którymi jest oznaczony sam obiektyw i oznaczona jest ta zatyczka, ten dok, to w tym momencie przechodzimy w tryb aktualizacji softu i możemy sobie zaktualizować to oprogramowanie. Jeżeli jesteście ciekawi, co dane aktualizacje wprowadzają, to możecie sobie to sprawdzić na stronie producenta. Ja taką aktualizację wykonałem. Niespecjalnie cokolwiek się zmieniło. W najnowszej wersji jest tylko adnotacja o tym, że ta aktualizacja wprowadza większą oszczędność dla baterii, czyli obniża potencjalny pobór mocy podczas korzystania z tego obiektywu i tyle. Ale w takim codziennym użytkowaniu nie zauważam kompletnie żadnych zmian. Natomiast jeżeli mamy możliwość aktualizacji czegoś do najwyższej wersji, to czemu by z tego nie skorzystać, szczególnie, że taki dock jest w zestawie. O ile podoba mi się sama idea dodawania dodatkowych akcesoriów do zestawu, bo na przykład za taki sam dock Sigmy czy Samyanga często musicie dopłacić, musicie po prostu kupić takie urządzenie osobno, a tutaj mamy je w zestawie, to już nie przemawia do mnie taka praktyczna część zastosowania tego plastiku, dlatego że tutaj fajnie on pasuje, ale do niektórych moich obiektywów nie wkręca się tak łatwo jak do tego. Więc kiedy wymieniacie obiektywy, no często jest tak, że po prostu zamieniam sobie ten tył, tą klapkę z jednego obiektywu przekładam do drugiego. No i tutaj nie mogę tego zrobić, bo nie jestem pewny, że on zawsze do obiektywu, z którego akurat będę korzystał, będzie pasował. Więc po prostu przez większość czasu staram się zastąpić go jakąś inną
zaślepką, a ten dock leży sobie po prostu w domu i czeka na czas, kiedy będę chciał zaktualizować oprogramowanie kolejne. Obiektyw posiada również bardzo fajne udogodnienie, coś co ja niesamowicie lubię. To jest takie moje przyzwyczajenie skorzystania z aparatów i obiektywów Fujifilm, bo tam większość obiektywów posiada ten patent. I jest to manualny pierścień ustawiania przysłony. Przesłonę ustawiamy przekręcając pierścień. On tutaj ma bardzo fajne wyczuwalne skoki, dzięki temu dokładnie wiemy, kiedy zmieniliśmy tą wartość, kiedy jej nie zmieniliśmy w pełni. Więc pierścień bardzo fajnie się sprawdza, chodzi bardzo płynnie i jeżeli wasz aparat, tak jak na przykład mój Sony A6400, ma za mało pokręteł programowalnych, to możecie sobie śmiało wyprogramować zmianę przysłony z pokrętła, bo macie ją po prostu dodatkowo na obiektywie, więc jakby zyskujecie w zestawie dodatkowy przełącznik do zmiany przysłony. I to jest plus tego pierścienia do zmiany przysłony, ale jego zdecydowanym minusem jest to, że obiektyw jako całość jest bardzo mały, więc sam pierścień również jest bardzo malutki. Dodatkowo takie specjalne wydrążenia wyprofilowane po to, żeby złapać je palcem i przekręcać, tutaj zmieniając tą przysłonę, są rozłożone tylko w dwóch miejscach na obiektywie naprzeciwko siebie. Więc jeżeli macie obiektyw zamontowany na aparacie, który jest dosyć mały, to po prostu ciężko korzysta się z tego pierścienia przysłony i trzeba najpierw, zanim zmienimy wartość przysłony, wyszukać, wymacać palcami miejsc, za które możemy złapać, bo niestety łapiąc za cały pierścień bardzo ciężko jest zmieniać tą przysłonę i jesteśmy skazani na to, żeby złapać dokładnie w tych miejscach, które są wyprofilowane, za które po prostu producent przewidział, że będziemy chwytać, kiedy chcemy tą przysłonę zmienić. Więc efektem tego jest to, że nie możemy tej przysłony zmieniać na poczekaniu bardzo szybko, nie możemy zareagować od razu, kiedy potrzebujemy, ale z drugiej strony nie jest to obiektyw do fotografowania akcji, więc tutaj ta taka płynna, szybka zmiana przysłony nie jest konieczna. Ważne, że da się to zrobić dosyć szybko i zawsze celnie. Tak jak wspomniałem na początku, jest to dosłownie pierwszy obiektyw TT Artisan, który nie jest obiektywem tylko i wyłącznie manualnym. Jest to obiektyw z autofokusem. Jak ten autofokus działa? I tutaj niespodzianka. Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to to, że ten autofokus jest bardzo szybki. Bardzo szybko przestawia się z jednego punktu na drugi. Czy za tą szybkością idzie jego celność? To zależy. Przy większości tanich obiektywów, przy większości obiektywów budżetowych, im bardziej otwarta przysłona, tym gorsze są wyniki. I nie inaczej jest też tutaj. Na przysłonie 2.8 co prawda uzyskujemy akceptowalną w moim odczuciu ostrość w środku kadru, na brzegach jest troszeczkę gorzej, ale im bardziej zamykamy tą przysłonę, tym robi się fajniej i ciekawiej. Dlatego, że już na przysłonie F4 ta ostrość w centrum kadru jest bardzo dobra i śmiało możemy założyć, że już od wartości F4 przysłony każde nasze zdjęcie będzie ostre, bo trzeba też zaznaczyć, że wraz ze wzrostem tej przysłony, ze wzrostem wartości przysłony, czyli im bardziej domykamy przysłonę, tym częściej nasz obiektyw trafia w cel, tym więcej zdjęć po prostu mamy ostrych. Więc F4 to jest taki idealny punkt przy w miarę otwartej przysłonie. Im wyżej, tym lepiej oczywiście, aż do F8, gdzie od F8 obiektyw zaczyna troszeczkę słabiej ostrzyć i wszystko co powyżej F8 będzie troszeczkę mniej ostre niż między F4 a właśnie F8. Jest jeszcze jedna ważna cecha, którą należy wziąć pod uwagę podczas oceniania ostrości tego obiektywu, mianowicie jest to ostrzenie z bliska. Minimalna odległość, przy jakiej ten obiektyw złapie ostrość na naszym obiekcie, to 35 cm. Więc jeżeli jesteśmy bliżej niż 35 cm, będzie problem z wyostrzeniem. Najczęściej aparat po prostu nie wyostrzy. Ale pamiętajmy, że jakość i ostrość, moc, siła tej ostrości, wartość tej ostrości, jakość obrazka przy ostrzeniu z tak bliskiej odległości nie będzie tak idealna jak przy ostrzeniu z dużo dalszej odległości, więc wszystko co ostrzymy z bliska, z maksymalnie bliska jak się da, będzie zawsze mniej ostre niż przy takich samych ustawieniach, gdy oddalimy się trochę dalej niż te minimalne 35 cm od obiektu. Natomiast tutaj znowu, jeżeli fotografujemy na 2.8, to te wszystkie problemy będą nam się pojawiać częściej. Jeżeli przymkniemy przysłonę na przykład do F4, F5.6, to te problemy w większości znikają i nawet z bliska ten obrazek będzie akceptowalnie ostry. Czy tego typu optyce nie obyło się też od pewnych zniekształceń, od pewnych zauważalnych, dla jednych akceptowalnych, dla innych całkowicie do odrzucenia wad optycznych? Dla mnie te wady są całkowicie do przyjęcia, bo mowa tutaj o silnym winietowaniu, lekkiej dystorsji i bardzo silnych flarach przy fotografowaniu pod słońcem. Jest to chyba mój najbardziej flarujący obiektyw, nie jaki posiadam, tylko jaki kiedykolwiek miałem w rękach. Flara jest bardzo duża, bardzo łatwo ją wykonać, bardzo łatwo sprawić, żeby te efekty flary pojawiały się i gdzieś tam zakłócały nam obraz, więc
Razem z flarą liczcie się z troszeczkę mniejszym kontrastem przy fotografowaniu całkowicie pod słońce lub jeżeli słońce bezpośrednio wpada Wam po prostu w ten kadr. Ale dla mnie to jest taka cecha charakterystyczna dla tego obiektywu i jeżeli tylko będziemy chcieli, to możemy te flary wykorzystać na naszą korzyść jako taki element kompozycyjny naszego obrazka, jako po prostu dekorację, jako coś, co nadaje temu obrazkowi wykonanemu przez ten obiektyw własnego, oryginalnego charakteru. Za to moja ulubiona jego cecha, która też nie do końca będzie przez wszystkich pożądana, to bardzo specyficzny, taki stylizowany na retro bokeh. Czyli rozmycie naszego tła jest przedstawione tutaj w taki sposób, że od razu na myśl nasuwają mi się jakieś stare heliosy, mitakony, pentakony i inne po prostu stare retroobiektywy, które miały taki schłydli, delikatnie zakręcony ten bokeh. Tutaj również on występuje, więc dla mnie jest to rewelacyjna jego cecha. Nie każdemu podoba się taki zakręcony, mniej rozmyty bokeh, bo wszyscy teraz celują w takie idealnie rozmyte, mydlane tło. Tutaj ten bokeh jest bardzo charakterystyczny i naprawdę mi się podoba. Dla kogo moim zdaniem jest to odpowiednie szkło? Przede wszystkim trzeba powiedzieć parę słów o ogniskowej 27 mm. 27 mm to jest ekwiwalent mniej więcej 41 mm na pełnej klatce, więc jest to obiektyw tak uniwersalny, jak tylko może być. Jest na tyle szeroki, że można robić jakieś zdjęcia grupowe, podjąć się krajobrazów, ale jednocześnie na tyle wąski, że możemy robić portrety jednej osoby, zdjęcia zwierząt domowych, które jesteśmy w stanie podejść bardzo blisko. Odpada on niestety do makro i do fotografii zbliżeń, przez to, że ta minimalna odległość ostrzenia to 35 cm, to z bliska raczej te zdjęcia nie mają takiego efektu wow, jak przy innych obiektywach, które ostrzą na przykład od 15 do 20 cm, ale ciągle mamy w rękach bardzo uniwersalny obiekt, który optycznie za te pieniądze jest całkowicie według mnie akceptowalny, a te jego wady optyczne, czyli to mocne flarowanie, mocna winieta, bokeh, który nie jest do końca taki czysty, rozmydlony, tylko ma swój kształt, ma swój charakter, powoduje to, że to tło tak zakręca nam się troszeczkę z tyłu. To są cechy, które moim zdaniem idealnie wręcz wrzucają ten obiektyw w taką półkę obiektywów do fotografii ulicznej. Dla mnie jest to idealny obiektyw do fotografii ulicznej właśnie z tych względów. Optycznie ma takie cechy, które na ulicy jesteśmy w stanie wykorzystać w bardzo fajny, kreatywny sposób. Do tego jest mały, lekki, czyli odhaczyliśmy wszystkie punkty, które moim zdaniem idealny obiektyw fotografii ulicznej powinien mieć. Czy możemy tym obiektywem robić portrety, czy możemy pracować z nim zawodowo? Możemy, jeżeli wiemy jak, jeżeli będziemy pamiętać o tym, żeby raczej nie fotografować wiecznie, cały czas na pełnej dziurze. Dlatego, że fotografując cały czas na f2.8, no odbieramy sobie chcąc nie chcąc troszeczkę tej idealnej ostrości. A jeżeli robimy portrety, sesje płatne, no to chcemy, żeby te sesje były idealne, żeby ta ostrość była zawsze w punkt i żeby rozdzielczość była bardzo duża. Tutaj musimy pamiętać, że mówimy o obiektywie, który kosztuje około 800 zł. Uważam, że za te pieniądze jest to szkło, które niskim kosztem możemy po prostu wrzucić sobie do plecaka i mieć, po prostu mieć na wyjazdy, na wyjścia w miasto, na momenty, kiedy nie będziemy chcieli brać ze sobą całego plecaka fotograficznego. Taki obiektyw możemy schować zwyczajnie do kieszeni i nosić go ze sobą. I jeżeli tylko nie jesteśmy osobami, które za wszelką cenę chcą uzyskać idealnie ostry obrazek zawsze i w każdych warunkach, jeżeli będziemy wiedzieć, na jakiej przysłonie ten obiektyw jest bardzo ostry, a na jakiej tylko akceptowalnie ostry, jeżeli będziemy pamiętać o tych rzeczach, to z powodzeniem wykorzystamy go w codziennych sytuacjach. Być może znajdą się też osoby, które znajdą dla niego zastosowanie komercyjne. I takie właśnie szkło będzie to dla mnie. Będę go miał zawsze ze sobą w plecaku, bo nie waży praktycznie nic. A w sytuacji, kiedy przypomnę sobie o nim, kiedy będę chciał sfotografować coś, co wymaga akurat fotografii na 27 mm, super opcja, którą zawsze można mieć przy sobie.